Czy wiesz, że w Polsce znajdziesz nie tylko piękne góry, jeziora i zabytki, ale także kolorowe jeziorka, krzywy las, lazurowe jezioro i tajemniczą kaplicę templariuszy? Jeśli nie, to ten film jest dla Ciebie. Przedstawimy Ci 7 mało znanych miejsc w Polsce, które zaskoczą Cię swoim urokiem i historią. Zobacz, co nasz kraj ma do zaoferowania i odwołaj swoją zagraniczną wycieczkę, póki jeszcze możesz. Przedstawiam 7 mało znanych miejsc, które musisz odwiedzić przed śmiercią. Punkt pierwszy. Kolorowe jeziorka na Łuku Murzakowa. Kolorowe jeziorka na Łuku Murzakowa to prawdziwa perełka Dolnego Śląska, która zachwyca swoim niecodziennym widokiem. To tu, w pobliżu wsi Wieściszowice, znajdują się 4 zbiorniki wodne o różnych barwach, które tworzą niesamowity kontrast z otaczającym je krajobrazem. Kolorowe jeziorka są efektem działalności człowieka i natury, powstały w miejscu dawnych wyrobisk kopalni niemieckich, które zostały zalane wodą i zabarwione przez minerały. Jeśli chcesz zobaczyć to niezwykłe zjawisko, musisz udać się na pieszą wycieczkę po zielonym szlaku turystycznym, który prowadzi do wioski Wieściszowice, do Wielkiej Kopy, najwyższego szczytu wschodniej części pasma Rudawy Janowickie. Po drodze napotkasz zielone jeziorko, nazywane też szmaragdowym, błękitne, purpurowe i żółte. Każde z nich ma swój własny charakter i urok. Możesz tu podziwiać odbicia chmur i drzew na tafli wody, zrobić niezapomniane zdjęcia lub zrelaksować się na brzegu. Kolorowe jeziorka to miejsce, które warto odwiedzić o każdej porze roku, bo za każdym razem prezentują się inaczej. Punkt drugi. Krzywy Las w Nowym Czarnowie. Krzywy Las w Nowym Czarnowie to miejsce, które zaskakuje i intryguje każdego, kto je odwiedza. To niewielki fragment lasu, w którym rośnie około 100 sosen o zdeformowanych pchniach. Drzewa mają kształt litery C i są skierowane na północ. Wyglądają jak dzieło sztuki lub fantazji, a nie natury. Krzywy Las znajduje się w województwie zachodniopomorskim, niedaleko Gryfina i Szczecina. Jest częścią większego kompleksu leśnego, który należał niegdyś do niemieckiego właściciela ziemskiego. Jak powstał Krzywy Las? To pytanie, na które nikt nie potrafi dać jednoznacznej odpowiedzi. Drzewa zostały posadzone prawdopodobnie około 1934 roku i zakrzywiły się wkrótce po wykiełkowaniu. Istnieje wiele hipotez i legend na ten temat, ale żadna z nich nie ma mocnych dowodów. Niektórzy mówią, że drzewa zostały uszkodzone przez ludzi lub zwierzęta, którzy chcieli uzyskać drewno o nietypowym kształcie. Inni twierdzą, że drzewa uległy deformacji przez działanie pola magnetycznego, anomalii grawitacyjnej lub śniegu. A może to po prostu kaprys natury, która chciała stworzyć coś niezwykłego? Krzywy Las to zagadka, która czeka na rozwiązanie. Punkt trzeci. Lazurowe jezioro w gminie Przykona. Jeśli marzysz o egzotycznych plażach i turkusowej wodzie, nie musisz wyjeżdżać za granicę. W Polsce też znajdziesz takie miejsca. Jednym z nich jest Lazurowe jezioro w gminie Przykona, województwo wielkopolskie. To kolejny przykład sztucznego jeziora, powstałego na terenie dawnej kopalni piasku kwarcowego. Dzięki jasnemu piaskowi i czystej wodzie jezioro ma niesamowity kolor i przypomina rajską lagunę. Lazurowe jezioro nazywane jest też polskim Malediwami i nie bez powodu. To idealne miejsce na relaks i odpoczynek od codziennego zgiełku. Możesz tu popływać, poopalać się na plaży lub po prostu podziwiać widok. W okolicy znajdziesz też wiele atrakcji turystycznych, takich jak zamek w Przykonie, park linowy w Tureku czy ścieżkę edukacyjną śladami dinozaurów. Nie zwlekaj więc i odwiedź to niezwykłe miejsce. Punkt czwarty. Kaplica Templariuszy w Chwarszczanach. Przeniesiemy się teraz w czasie i przestrzeni do XIII wieku, kiedy to na Pomorzu Zachodnim działał zakon Templariuszy. Byli to rycerze mnisi, którzy brali udział w krucjatach i strzegli świętych miejsc w Ziemi Świętej. Zakon był bogaty i wpływowy, ale też budził wiele kontrowersji i podejrzeń. W 1307 roku papież Klemens V rozwiązał go i skazał wielu Templariuszy na śmierć.
śmierć. Jednak nie wszyscy zginęli, a niektórzy z nich znaleźli schronienie w różnych zakątkach Europy. W sennej wiosce Chwarszczany w województwie zachodniopomorskim znajduje się jedyna zachowana pamiątka po tej tajemniczej organizacji. Kaplica gabarytów niewielkiego kościoła. To gotycka budowla z czerwonej cegły, która wyróżnia się dwiema smukłymi wieżami basztami przy zachodniej ścianie. Kaplica jest uznawana za unikat na skalę światową i jest jednym z najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. W środku można podziwiać oryginalne sklepienia, freski i ołtarz. Kaplica była świadkiem wielu wydarzeń historycznych i legend, a dziś jest miejscem kultu i pielgrzymek. Według niektórych źródeł pod kaplicą znajduje się ukryta krypta, w której spoczywają relikwie templariuszy lub nawet święty Graal. Punkt 5. Lawendowe pole na Warmii. Lawenda to roślina, która kojarzy się z Francją i jej malowniczą Prowansją. Jednak nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby podziwiać jej piękno i wdychać jej zapach. W Polsce na Warmii istnieje miejsce, które zachwyca fioletowymi polami lawendy. To Lawendowe Pole, największa plantacja lawendy w kraju. Na ponad 2 hektarach uprawiane są tu różne odmiany lawendy, które różnią się kolorem i zapachem. Można tu przyjechać i zobaczyć, jak wygląda hodowla i przetwórstwo lawendy, a także skorzystać z atrakcji przygotowanych dla zwiedzających. Lawendowe Pole oferuje spacery po plantacji, warsztaty zrobienia lawendowych kosmetyków i dekoracji, pokazy destylacji olejku lawendowego i wiele innych. Można tu też kupić lawendowe produkty, takie jak miód, nalewki, herbaty czy mydła. Lawendowe Pole jest czynne od czerwca do sierpnia, kiedy to lawenda kwitnie najbardziej intensywnie. To doskonałe miejsce na odpoczynek i kontakt z naturą. Punkt 6. Podziemny wodospad w Złotym Stoku. Polska kryje w sobie wiele niezwykłych miejsc, które warto odwiedzić. Jednym z nich jest najgłębszy podziemny wodospad w Europie, który znajduje się w Złotym Stoku, niewielkiej miejscowości w województwie dolnośląskim. To tu w dawnej kopalni złota i arsenu możesz podziwiać niesamowite zjawiska przyrody. W podziemiach kopalni płynie potok Nysa-Kłodzka, który na głębokości 40 metrów tworzy spektakularny wodospad o wysokości 12 metrów. Woda spada z wielkim hukiem do ciemnej studni, tworząc niezapomniany efekt. Aby zobaczyć ten widok, musisz udać się na podziemną trasę turystyczną Podziemna Rzeka, która prowadzi przez komory wydobywcze, maszyny górnicze, kolekcje minerałów i Muzeum Złota. To niepowtarzalna okazja, aby poznać historię i tajemnice tego miejsca. Punkt 7. Kamienne kręgi w Odrach. Jeśli chcesz zobaczyć coś niezwykłego i tajemniczego, to koniecznie musisz odwiedzić Kamienne kręgi w Odrach. To jedno z najstarszych i najbardziej zagadkowych miejsc w Polsce, które zachwyca swoją historią i atmosferą. Kamienne kręgi w Odrach to zespół ponad 50 kamiennych budowli, które powstały w epoce brązu i żelaza, czyli około tak 3-4 tysiące lat temu. Kamienne kręgi służyły prawdopodobnie jako miejsca kultu lub cmentarze dla dawnych ludów, które zamieszkiwały te tereny. Nie wiadomo dokładnie, kto je stworzył, ale przypuszcza się, że były to ludy celtyckie lub germańskie. Kamienie ustawione są w różne formy, takie jak okręgi, łuki czy rzędy, a niektóre z nich mają wyryte symbole lub znaki. Można tu znaleźć kamienie o różnych kształtach i rozmiarach, a największy z nich ma średnicę 39 metrów. Kamienne kręgi są nie tylko cennym zabytkiem archeologicznym, ale także miejscem pełnym magii i energii. Warto je odwiedzić i poczuć ducha dawnej kultury i religii. To była nasza lista 7 mało znanych miejsc w Polsce, które musisz odwiedzić. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Cię do odkrywania naszego pięknego kraju i jego skarbów. Jeśli podobał Ci się ten film, daj nam znać w komentarzach i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!